Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury NIKLOT. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Michał Przeperski, pracownik naukowy Instytutu Historii PAN, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski i autor wydanej w tym roku książki Dziki Wschód. Transformacja po polsku 1986-1993, czyli takiej przekrojowej, opartej na bardzo poważnym i szerokim materiale źródłowym książce o transformacji ustrojowej, o tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi, bo to jest jedna z tez tej książki, że wszyscy jesteśmy dziećmi tej transformacji ustrojowej i Michał dzisiaj się zgodził na nas wystąpić. Dwie rzeczy, że tak powiem, porządkowe. Pierwsza, proszę o wyłączenie telefonów, żebyśmy tutaj nie mieli sytuacji, że będzie coś nam przeszkadzało. Druga, najpierw mówi nasz gość, skupi się między innymi na kwestii tych, którzy na tej transformacji przegrali, na tych, którzy ponieśli straty oraz na kwestiach kulturowych, jak się zmieniły wartości, jak się zmieniło postrzeganie świata. I najpierw nasz gość, potem pytania, nie na odwrót. Także ja już nie przeszkadzam, nie tracę czasu, oddaję głos naszemu gościowi Michałowi. Dziękuję Grzegorz, witam Państwa, bardzo się cieszę, że chciało się Państwu przyjść. Myślę, że temat transformacji roku 89, upadku komunizmu, końca komunizmu, czy komunizm w ogóle się skończył. To są rzeczy, które w dalszym ciągu jeszcze budzą emocje. To dobrze. Mam nadzieję, że te emocje jakoś dzisiaj na naszym spotkaniu i na tej sali się ujawnią w jakiś sposób cywilizowany. Ale zachęcam do tego oczywiście. Chciałbym kilka słów powiedzieć o swojej książce, o badaniach, trochę o też swoich refleksjach i nadziejach badawczych na przyszłość. Ale chciałbym, żeby większa część tego spotkania polegała na naszej rozmowie, dlatego postaram się mówić krócej niż dłużej. Grzegorz powiedział już o książce mojej, Dziki Wschód. I to jest, proszę Państwa, książka, którą bardzo chciałem napisać już od dawna. Pomyślałem sobie, że czegoś mi brakuje na rynku wydawniczym i teraz już brakuje mi trochę mniej. W dalszym ciągu niestety ta książka oczywiście jest daleka od ideału, ale to jest, gdybym miał powiedzieć, co chciałem napisać, to chciałem napisać historię społeczną transformacji ustrojowej. Ktoś powie, że transformacja ustrojowa nie skończyła się w roku 93. Ktoś powie, że ona się w ogóle nie skończyła. No chyba nie ma tutaj takiej osoby, która by powiedziała, że ona się w ogóle nie odbyła albo nie zaczęła się. Ja mogę się zgodzić, że możemy się spierać co do tego, kiedy ona się skończyła, ale uważam, że w dzisiejszej chwili mamy już ten moment za sobą. Być może to był rok 2015, kiedy nie dlatego, że PiS wtedy przyszedł do władzy, tylko dlatego, że wtedy wreszcie w dyskursie publicznym, łopatologicznie powiem, że na przykładzie postulatu 500+ i pewnej paradygmatycznej zmiany w roli państwa w polityce wobec obywateli, to nie jest tylko polityka socjalna, że to wtedy doszliśmy do jakiegoś, świeżo nie żeby powiedzieć do normalności, ale takiej kategorii używać nie będę, bo zapewne możemy się, nawet jak tutaj siedzimy, różnić względem tego, co jest normalnością, ale rok 2015 to jest powrót do takiego myślenia, że państwo w ogóle może pełnić rolę socjalną wobec swoich obywateli, może tych obywateli wspierać, lepszy lub gorszy sposób, ale w ogóle może. I to jest jakaś data, to jest jakiś pomysł. Innym pomysłem, dla mnie może bardziej przekonującym nawet, jest gdzieś rok 2004-2005, no bo to jest wejście do Unii Europejskiej, to jest też koniec podziału postkomunistycznego. W 2005 roku tak naprawdę ugrupowania postkomunistyczne, tak bym powiedział, można oczywiście to dyskutować, bo przypisów wiele można byłoby zrobić, ale po 2005 roku mamy już właściwie podział postsolidarnościowy. Więc 2004-2005 rok to jest koniec realnego znaczenia postkomunistów jako formacji nadającej ton dyskursowi publicznemu, polityce. A ten rok 93 jest tutaj po coś, bo nie bez kozery ta książka, którą Państwu proponuję do dyskusji, oczywiście proponuję ją również do lektury i zachęcam, ona się nazywa Dziki Wschód, dlatego że wydaje mi się, że jest taki moment w historii Polski, to są właśnie lata 86-93 i ten 93 jest naprawdę istotny. To są takie lata, kiedy w Polsce państwo zaczęło się rozpadać, osiągnęło jakieś takie stadium realnego upadku w bardzo wielu aspektach swojego funkcjonowania, po czym zaczęło się odradzać. I oczywiście znowu przypisów wiele by można było tutaj dać, możemy się pewnie spierać co do tego, czy dzisiejsze państwo polskie jest dobrze działające,
czy nie, na pewno jest daleki od ideału. Tym niemniej w roku 90-91 do tego ideału było daleko, daleko jeszcze dalej. I gorzej jeszcze było w tym względzie. I przykładów można by podawać naprawdę bardzo wiele. Już choćby tylko taki, że rok 93 to jest ten moment, kiedy ściślej we wrześniu 93 roku ziemię polską opuszczają wojska sowieckie. No, rosyjskie, ale de facto sowieckie, postsowieckie. To jest moment istotny nie tylko ze względu na w ogóle suwerennościowe spojrzenie na państwo, to jest oczywiste. To jest implikacje polityczne tego są bardzo daleko idące. Wszystkich tych, którzy wątpią, tym przypominam, że wojska rosyjskie nigdy nie opuściły terytorium niepodległe już po 91 roku Ukrainy. Nigdy. To się nie wydarzyło. Nigdy. Co się obecnie dzieje na Ukrainie nie jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy, ale wiem. To wiele mówi o tym, co się udało ostatecznie zrobić. Inni powiedzą, że trzeba było te wojska sowieckie wygonić z Polski daleko wcześniej. Możemy się o to spierać oczywiście, ale to nie to jest tematem naszej dyskusji. Tematem naszej dyskusji jest to, że był taki okres, czy chciałbym przynajmniej, żeby to właśnie było tematem naszej dyskusji, że był taki okres w historii Polski, w którym Polska była dzikim wschodem. Polska była w upadku, w realnym, całościowym upadku, jeżeli chodzi o ideę państwa, jeżeli chodzi o struktury państwa, o jego funkcjonowanie, o kondycję społeczeństwa, o kondycję narodowego myślenia, politykę, szereg aspektów. Nie o wszystkich dam radę powiedzieć, ale o kilku, również o tych, których piszę, chciałbym wspomnieć. Więc 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Albo i się nie skończył. Natomiast takie pojęcie funkcjonuje, takie pojęcie ma się dobrze. Taki szlagwort słyszymy nie raz, nie dwa i nie trzy. Ale możemy też usłyszeć zupełnie inne sformułowania. Możemy powiedzieć, że no, na przełomie 88-89 roku w Magdalence, w różnych miejscach nie do końca ustalonych, jakieś dwie grupy ludzi, postsolidarnościowcy i wówczas jeszcze nie postkomuniści, ale komuniści, dogadali się co do tego, w jaki sposób ma wyglądać podział władzy w naszym kraju, w jaki sposób ma wyglądać przyszłość Polski, przyszłość Polaków. Czy tak rzeczywiście było? No tak, nie było. W tym sensie, że nie doszło do żadnego jakiegoś tajemnego, nieznanego publicznie paktu, jakiegoś podziału wpływów, czegoś takiego, co byłoby sprzedażą, nie wiem, narodowej duszy. Niczego takiego nie było. O niczym takim tak naprawdę nie możemy mówić. Krótka wyprawa na Węgry. W początku stycznia 1990 roku w jednej z willi na pierwszej dzielnicy Budapesztu, na wzgórzach Budy. Ta dzielnica nazywa się Rozsadomb, czyli Różane Wzgórze. Spotkały się trzy grupy. Spotkali się KGBiści, przedstawiciele międzynarodowej żydowskiej finansjery oraz węgierscy komuniści. Trzy grupy zatem, które w zupełnie nieformalny sposób, w ramach takiego krótkiego targu, podzieliły całość węgierskiego majątku, całość węgierskiego majątku państwowego i ustaliły no, pewne generalne koordynaty polityki węgierskiej na najbliższe lata do przodu. Czy takie wydarzenie naprawdę miało miejsce? Takie wydarzenie nigdy nie miało miejsca, ale zostało opisane w roku 1992 w węgierskiej prasie emigracyjnej przez, no, niektórzy powiedzieli, skrajnie prawicowego publicystę, inni powiedzieliby pewnie, że przez węgierskiego patriotę. Niewątpliwie ten człowiek był. Nazwisko w tym momencie nie jest istotne. W ten sposób opisano symbolicznie jakąś sytuację, która miała miejsce na Węgrzech. To Rozsadombi Paktum, czyli właśnie pakt z Rozsadomb, jest takim w Polsce nieznanym, ale dlatego trochę w charakterze ciekawostki go tutaj przywołuję. Jest takim przykładem tłumaczenia sobie, co się właściwie wydarzyło. Co się właściwie dzieje. Dlaczego właściwie taka ogromna zmiana zachodzi? Jak to jest możliwe, że w roku 88-89 gospodarka węgierska jest państwowa? Cokolwiek to znaczy, no jest państwowa, jest zarządzana przez nomenklaturę, przez partię komunistyczną. Jest ogromne upaństwowienie i potem nagle w
w procesie bardzo szybkich przemian, które są niewidoczne, które są niezrozumiałe, których przyczyny nie są jasne, których przebieg jest słabo widoczny i których tylko efekt jest dosyć dobrze widoczny. To znaczy dokonane poważne przewłaszczenia majątku państwowego, majątku narodowego. To się dzieje na Węgrzech, to się oczywiście dzieje również w Polsce. Wracamy do Polski. Powiedziałem o tym, że zdrada Magdalenkowa, czy zdrada Okrągłego Stołu, to są tematy, na które warto patrzeć. Ja patrzę na nie chłodno. Oczywiście no, bez emocji na ten okres trudno jest mi patrzeć, ale patrzę na nie chłodno, ponieważ należy na nie, w moim przekonaniu, patrzeć jak na mity polityczne, które mają swoje powody. Znaczy, śmiać się z nich jest głupio, ale zrozumieć, dlaczego powstały, myślę, że całkiem ma sens. Tak samo jak jest zrozumiałe i powinniśmy to rozumieć, łatwiej jest nam to z nad Wisły zobaczyć, że Węgrzy wymyślili sobie jakiś pakt z Rożadą, który nigdy nie istniał, który nigdy nie miał miejsca. Jeżeli warto jest myśleć o tym, że Polacy w latach 90. i do dzisiaj tłumaczą sobie gwałtowne zmiany, jakie w Polsce zaszły, jakimiś zakulisowymi ustaleniami, no to dlaczego? I tutaj dochodzę do tego, co jest, to było dla mnie bardzo ważną motywacją dla napisania tej książki i co uważam jest w dalszym ciągu no, szalenie istotne z punktu widzenia też moralnego, ale to stanowi również pewne istotne zobowiązanie dla badaczy tego tematu. Otóż po 89 roku przez bardzo długi czas istniało takie przekonanie, że o pewnych sprawach związanych z transformacją w naszym kraju nie można dyskutować. Nie można dyskutować, bo ta transformacja jest odwracalna. To znaczy komunizm może wrócić. Komunizm rozumiany jako brak suwerenności, podporządkowanie Moskwie, brak wolności słowa, brak wolności gospodarczej. Znowu oczywiście możemy czynić zastrzeżenia, że ta wolność gospodarcza jest pewnie nieidealna, wolność słowa też ma swoje ograniczenia. Wolność zawsze z zasady ma swoje ograniczenia, więc to już zostawiam. Natomiast między innymi w ten sposób tłumaczono, że o pewnych rzeczach nie można mówić. Że na przykład nie można było, myślę, nie że zupełnie nie można było w przestrzeni publicznej w latach 90. na przykład sformułować takiego pytania, a właściwie dlaczego nie doszło do rozliczenia nomenklatury. System nomenklatury, a więc wszyscy ci, którzy sprawowali z poręki i za zgodą partii komunistycznej rozmaite pozycje, tak naprawdę wszystkie pozycje kierownicze, właściwie od góry do dołu drabiny państwowej. Dlaczego tych pytań nie można było formułować w sposób swobodny? Myślę, że dlatego, tak to też tłumaczono to czasem tym, że takie pytania są nieprzyzwoite, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli. Tłumaczono to w ten sposób, że nie jest czas na to, że to może zburzyć spokój społeczny, że partia komunistyczna liczyła sobie no, na końcówce swojego istnienia ponad 2 miliony ludzi, czy blisko 2 miliony ludzi, a do tego jeszcze rodziny, a jeszcze wojskowi, a jeszcze milicjanci, jeszcze SBC, czyli wszyscy ci przedstawiciele takiego antyspołeczeństwa, można powiedzieć. Jeżeli społeczeństwo uznamy, to wszyscy ci, którzy chcą być wolni, no to ci pozostali to byliby ci, którzy nie wiem, dobrze się czuli w sytuacji jakiejś zorganizowanej niewolności, czyli podporządkowania komunizmowi. Więc żebyśmy się nie pozabijali, żebyśmy się nie pokłócili w taki sposób, żeby nie można było żyć w naszym kraju, to o pewnych rzeczach nie można było mówić. Ja nie chcę w ten sposób powiedzieć, że nie ukazywały się krytyczne książki na temat nomenklatury, układu postnomenklaturowego, żeby odwołać się tylko do książki na przykład Andrzeja Zybertowicza z roku 1993. Książki Jadwigi Staniszki, z wielu autorów można by tutaj wymienić, ale jest faktem, że to w bardzo dużej umowności, można powiedzieć, to nie był główny nurt myślenia, to nie był główny nurt transformacji. Kiedy przygotowywałem swoją książkę i zbierałem no, rozmaitego rodzaju źródła, kiedy szukałem takich też źródeł, które by były, no, ja bym to też chciał podkreślić, ta książka zapewne mogła być i grubsza i powiedziałbym bardziej, może bardziej naukowa, może jeszcze więcej źródeł zacytowanych, może jeszcze dłuższe przypisy. Chodziło o to, żeby ta książka nie była bardzo wymagająca, żeby to nie była książka, którą
inaczej, żeby to była książka, po którą łatwo jest sięgnąć. Żeby to była książka, która jednocześnie może stanowić wprowadzenie i może coś więcej o Polsce powiedzieć, o jej skomplikowaniu, o tym, że transformacja ustrojowa miała swoje rozmaite strony, ale też w taki sposób, żeby ktoś, kto te lata przeżył, żeby znalazł tam coś interesującego i ten, kto tych lat w ogóle nie może znać, bo urodził się już dużo później, żeby też uzyskał pewne kwantum wiedzy. To jest książka generalnie popularna, choć absolutnie oparta na moich badaniach, które, pragnę wierzyć, są naukowe. I teraz tak, szukając rozmaitych, także atrakcyjnych, takich, o których można barwnie opowiedzieć, źródeł, natrafiłem na polską kronikę filmową z roku 1992. No zresztą na YouTubie jest do znalezienia, więc zachęcam, żeby to zrobić samemu. Może niektórzy z Państwa będą kojarzyli. Jest taka kronika, polska kronika filmowa z lata 92 roku o PGR-ze w Olsztyńskiem. I jest to taki materiał, który no, stanowi rodzaj takiej zewnętrznej interwencji. Kamera przyjeżdża. I narratorem tego 10-minutowego materiału jest człowiek, który jest administratorem tego, co po PGR-ze pozostało. Przypomnijmy, że jesienią 91 roku PGR-y, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne, które obejmowały dużą część obszaru ornego w naszym kraju, zostały jedną ustawą postawione w stan likwidacji, później no, na rozmaite sposoby ich majątek zmarniał. Ktoś by powiedział, że zostały rozgrabione. Niektóre autentycznie zostały rozgrabione, to znaczy rozkradzione tak przez pracowników, no jak i przez różne podmioty zewnętrzne żerujące na tym, co po PGR-ach pozostało. Przewłaszczenia, których ziemia po PGR-ach doświadczyła, to jest rzecz, która w dalszym ciągu domaga się badania. Ja tutaj tych badań nie przeprowadziłem. Starałem się w swojej książce, jest tutaj podrozdział temu poświęcony, pokazać coś innego. To znaczy mamy rok 92, polska kronika filmowa, jeszcze wówczas się ukazująca, to był materiał, który można było zobaczyć w kinach przed filmem. A zatem bardzo szeroko dystrybuowany materiał. I jednocześnie taki materiał, no, który dla wielu kinomanów, to na pewno, dla wielu Polaków był no, takim ważnym punktem odniesienia. No, w oparciu o co można było skonstruować sobie wiedzę na temat tego, co się w Polsce dzieje. No gazeta taka, gazeta śmaka, no bardzo często Gazeta Wyborcza, najpowszechniej, najchętniej kupowana wtedy. Wiadomości, nie wiem, jakiś Teleekspres, Panorama i PKR. I sposób, w jaki opowiedziana jest historia tych ludzi w PGR-ze jest prawdziwie szokujący. Znaczy, prawdopodobnie jest tak, że ten PGR w Olsztyńskim był źle zarządzany. To nie jest rzadka rzecz, że państwowe gospodarstwa rolne były zarządzane źle. Natomiast sposób, w jaki opisani są tam ludzie, i tu na tym chciałbym się skupić na chwilę, jest prawdziwie zdumiewający. Mianowicie historia tam opisana jest właściwie taka, że ci ludzie są sami sobie winni swojej prywatnej klęski. Że tak naprawdę są to ludzie niewykształceni, są to nieroby, są to ludzie, którzy, to już jest pewne, może to jest dorozumiane, a może ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć dwa słowa więcej, aniżeli tam wypadają, aniżeli tam są powiedziane. Tam właściwie brakuje tylko takiego dopowiedzenia, że no, ci ludzie są po prostu ludźmi zbędnymi. Właściwie po co oni jeszcze żyją? I to jest coś, co uznałem za szokujące. Ja oczywiście pamiętam trochę tamten czas. Ja się urodziłem w roku 1986, co to widać trochę po okładce tej książki. Ale nie dlatego ona się zaczyna, ta narracja zaczyna się w roku 1986, choć elementy moich wspomnień, czy jakieś elementy prywatne też w tej książce są. To, co wydało mi się istotne, i teraz jeszcze raz do tego wracam, w ogóle w okresie transformacji, w pisaniu okresie transformacji, to jest to, że opowieść o ludziach, opowieść o pojedynczym człowieku i takich pojedynczych opowieści też jest tutaj trochę, jest tym, czego nam w opowieści o transformacji brakuje. No bo tak, mamy Leszka Balcerowicza, który nam mówi, że wszystko się udało, że słupki się zgadzają. Trudno się nie zgodzić. Jak spojrzymy na wzrost gospodarczy, to on od roku 1992 aż do pandemicznego roku 20, no, co roku rośnie. Żadne kryzysy, prawda, rok 2008, obecny premier, kiedy był ówczesnym premierem, w roku 2008 też mówił, że jest Zielona Wyspa. Niektórzy z nas to pamiętają. Potężny
kryzys gospodarczy lat 2008-2009 w Europie rzeczywiście Polskę ominął, tak o tyle, ale ominął. Więc tak, no jakby formalnie to się wszystko zgadza, tylko dlaczego właściwie jest tak, że tak wielu Polaków czuje, raz, że czuje, ale drugie może bardzo niestety konkretnie udowodnić, że na transformacji wcale nie zyskało. Jak to się stało? Jak to jest tak, że możemy powiedzieć, że transformacja się udała, operację kraj przeszedł, państwo, kraj przeszedł dobrze? Czy operacja się udała? Tylko właśnie pacjent nie czuje się dobrze, pacjent zmarł. To znaczy, no w czyim interesie, właśnie jaki jest, w czyim interesie ten proces został przeprowadzony? Transformacja jest po co? Po to, żeby kto na niej zyskał? Po to, żeby jaki cel został osiągnięty? Zostawiam to pytanie, wrócę do niego. Bo powiedziałem o słupkach, powiedziałem też trochę o politykach. Książek o polityce transformacji mamy trochę. Są bardzo dobre książki często. Antoni Dudek, Paweł Kowal. Akademickie bardzo dobre książki. Książki o ekonomii też mamy. Ale historii społecznej transformacji do tej pory nie mieliśmy. Mamy trochę reportaży. To nie są zresztą wszystko złe książki. Ja nie chcę ich tutaj... To nie jest czas na recenzję. Nie mamy na to czasu, może w dyskusji. Są książki lepsze, są książki gorsze, bardziej porywające, bardziej uczciwe, takie, które obraz raczej zaciemniają. Ale nie ma takiej próby syntezy, spojrzenia, że no dobra, no właściwie to transformacja okej czy nie okej? Transformacja udała się czy się nie udała? Od razu powiem, ja nie daję, bo nie mogę dać. Jednak, choć chciałem, kiedy zaczynałem pisać, ja nie daję jednej odpowiedzi. Natomiast to, co wydaje mi się ważne, i wracam tutaj do moralnej pewnej roli autora, który się zajmuje badaniami nad transformacją, to, co można zrobić, to jest opisać historie, które do tej pory nie zostały opisane. A weźmy na przykład tę historię PGR-owską, po prostu ją opisać, pokazać ją w kontekście. Moim zdaniem nie jest, zwłaszcza historyka, zadaniem, a przynajmniej ja sobie tak, ja nie widzę w ten sposób pracy historyka, że teraz oto będziemy wskazywać kolejne grupy uciśnione, to będzie ta grupa mniejszościowa, to będzie tamta grupa mniejszościowa. Oczywiście można pisać taką historię, ja takiej nie chciałem napisać. Ja chciałem napisać historię, której będzie miejsce dla nas wszystkich, czyli dla wszystkich przedstawicieli polskiego społeczeństwa. Oczywiście, czy to się udało, to już Państwu pozostawiam taką ocenę, ale to jest ważne dlatego, że dopiero wtedy, w pewnym kontekście, będziemy w stanie zrozumieć, czy cała transformacja jest sukcesem, czy nie jest sukcesem. No bo jeżeli będzie tak, że spojrzymy, napiszemy historię Warszawy lat 90., no to generalnie, znowu też pewna generalizacja, no to dojdziemy do wniosku, że jest sukces, inwestycje, metro, co prawda zaczęto jeszcze przez komunistów w 83 roku, ale proszę bardzo, jest cała masa rzeczy, które się udają. Jeżeli sięgniemy na Podkarpacie, po Morze Zachodnie, wyjdziemy po prostu poza Warszawę, to nie musimy daleko poza Warszawę wyjeżdżać, żeby się zorientować, że wcale tak pięknie nie jest. A i bądźmy też szczerzy, nie zawsze i nie wszędzie w Warszawie jest tak super różowo. Może po prostu na tym poprzestanę. Mieszkamy tu, to wiemy, że Warszawa też jest bardzo zróżnicowana. I to jest dobrze, i tak było zawsze. Nie? Tylko że historia z reguły jest pisana z perspektywy głównej ulicy i o to chodziło, żeby w opowieści o transformacji była przestrzeń na główną ulicę i na ulicę pomniejsze. Taką rzeczą, która, kiedy myślałem o tym, że brakuje historii społecznej, taką rzeczą, która mnie bardzo, bardzo interesowała, było to, czy to jest prawda, że Polacy w końcówce lat 80., rok 88, 89, Polacy byli tacy zjednoczeni, tak byli razem ze sobą, tak wspólne mieli wartości, coś tak bardzo mocno ich spajało. Można powiedzieć, że są takie rzeczy, ale czy to tworzyło z nich wspólnotę, taką mocną, twardą wspólnotę. Czy to jest tak, że myśmy w końcówce lat 80., mówię my wszyscy, no naród ma, jak sądzę, można przynajmniej tak o nim myśleć, przecież no jakby pewien walor no, wyższy, aniżeli tylko jest element trwania, przekazywania z pokolenia na pokolenie. Wszyscy możemy się w jakimś sensie po prostu czuć przedstawicielami polskiego narodu. W końcówce lat 80. czy rzeczywiście było tak, że istniała jakaś wspólnota, jakaś taka jedność nasza, która została zatracona? No, tak byłoby bardzo prosto powiedzieć. Bardzo prosto byłoby powiedzieć, że oto 89 rok,
jest ta zdrada okrągłostołowa. Ktoś nas oszukał, ktoś nas wystawił, ktoś nam naopowiadał jakiś bajek, my to uwierzyliśmy. Część z nas, część może nie. Skłóciliśmy się. No, to jest za proste. Tak nie było. Tak nie było. Spojrzenie na końcówkę lat 80. to jest jeden z powodów, dla których ta książka się nie zaczyna w 89 roku, tylko w 86. Na tyle akurat, żebyśmy mogli, żeby to obrazowo powiedzieć, wziąć rozbieg i przeskoczyć nad 89 rokiem i wylądować gdzieś w latach 90. I wtedy, moim zdaniem, będziemy w stanie zrozumieć to, co się dzieje na tej przestrzeni. Jak zaczynamy opowieść w 89 roku, to my tylko widzimy ludzi 89 roku. Ale dlaczego oni są tacy, a nie inni? Bardzo skrótowo to mówiąc, ludzie końcówki lat 80., Polacy końcówki lat 80., to jest społeczeństwo, przykro mówić, nie jest to przyjemne, ale to jest społeczeństwo w znacznej mierze zdemoralizowane. To jest społeczeństwo zdemoralizowane 40 latami komunistycznej pedagogiki, myślenia o pracy, myślenia o rodzinie, to może w najmniejszym stopniu, o państwie, w pewien specyficzny sposób. Nie było niczym niezwykłym w końcówce lat 80., żeby pójść do swojego zakładu pracy. O koncepcji zakładu pracy jeszcze powiem zaraz, bo to bardzo ważne. Pójść do zakładu pracy i ukraść stamtąd ryzę papieru, to tak na początek. Ale ryzę papieru to może i jeszcze nawet dziś się czasem zdarzy. Chociaż dziś myślę, mam nadzieję, ale myślę też, że nazwalibyśmy to kradzieżą, a nie przygospodarowaniem, przygospodarzeniem, jak to powszechnie było w latach 90., o latach 80. w ogóle nie mówiąc. W latach 80. wynoszenie czegokolwiek z zakładu pracy w ogóle nie było problemem. To znaczy, to mogła być maszyna do pisania, to mogła być w pewnym momencie rozkładu organizacji państwowej, nie wiem, nawet i maszyny, nie wiem, można było wynieść tokarkę. I jakkolwiek może to nie brzmieć, ja wiem, zabawnie, no nie wiem, czy są tu elementy zabawne, ale może to brzmieć niepoważnie, no to pewnym odpowiednikiem tego hasła, że żeby zostać milionerem, czy zostać człowiekiem bogatym, to ten pierwszy milion trzeba ukraść. No to nie jedna osoba w taki sposób w końcówce lat 80., kiedy komuniści pozwalali na więcej, kiedy komuniści powiedzieli, no dobra, zakładajmy sobie firmy czy podmioty gospodarcze, jak to się wówczas mówiło. To jest ostatni rok rządów komunistycznych. Od stycznia 89 roku rząd Rakowskiego pozwala zakładać firmy, przedsiębiorstwa, powiedzielibyśmy dzisiaj, wtedy to były podmioty gospodarcze. No ale skąd wziąć kapitał? Ludzie są biedni, nie mają pieniędzy. Można wynieść z fabryki, nie wiem, tokarkę na przykład? Można. To trudno powiedzieć, jak bardzo masowe to miało rozmiary, ale z pewnością nie było odosobnione. To było coś, co było, co, jak mówię jeszcze raz, co trudno jest nam policzyć. Nie potrafimy powiedzieć, jak wiele jednostkowych takich sytuacji się wydarzyło, ale powiedzmy sobie to jedno na pewno, że nikt nie zrobiłby z tego żadnego dramatu. Nikt nie powiedziałby, ej ty, co ty, tokarkę wyniosłeś z pracy? Przecież to jest zwykłe, haniebne zachowanie. Jest to po prostu zwykła kradzież. To pokazuje pewien rodzaj, przykład jest być może grubociosany, może nawet i prymitywny, ale pragnę wierzyć, że on jest ilustratywny, on coś mówi. Polacy w taki sposób funkcjonowali. To jest taka skala mikro, a w skali makro jest jedna bardzo ważna rzecz, którą tutaj chciałbym powiedzieć. Myślenie państwowe, myślenie o tym, że państwo jest nam po coś potrzebne, że państwo jest i tutaj nie nawołuję do 100 lat, naprawdę, ale gdybyśmy mogli zgodzić się, że państwo jest emanacją woli społecznej, woli narodowej, która to emanacja jest po prostu potrzebna jako sprawna organizacja, to w końcówce lat 80. sądzę, tak próbuję argumentować, opierając się na badaniach, większość Polaków była zdania, że to państwo nie jest nasze. Albo też z pewnością nie jest to państwo wydolne. Jest to państwo dramatycznie niewydolne. Ktoś powie, no ale sekundka, przecież w końcówce lat 80. ten socjal, o którym przecież też już wspomniałem, był przez komunistów zapewniany. No jak to? Fundusz czasów pracowniczych, stołówki, co tam jeszcze? To, że państwo obiecywało, to nie znaczy, że dowoziło to. To, że państwo komunistyczne obiecywało, że będzie pięknie, że dostaniesz mieszkanie, żeby podać najbardziej klasyczny przykład, no to dostawałeś to mieszkanie. Jak miałeś szczęście po 15 latach, po 20 latach. Oczywiście w dzisiejszej perspektywie dostać mieszkanie to w ogóle jest problem księżycowy. Kto dzisiaj od nas, dzisiaj to nie wiem, chyba trzeba zagrać jakąś loterię, żeby dostać mieszkanie. Natomiast żarty na bok, naprawdę.
To był przykład tego, że państwo obiecywało i nie dowoziło, bo nie mogło, bo nie dawało rady, bo było beznadziejnie zarządzane to swoją drogą, było słabe ekonomicznie, ale też było to państwo, które było nieustannie osłabiane działalnością swoich własnych obywateli. Bardzo krótko mówiąc, i znowu może dosyć łopatologicznie, jeżeli państwo jest okradane przez każdego z obywateli, no nie każdego oczywiście, to byłaby bardzo gruba przesada i niesprawiedliwość, ale jeżeli obywatele okradają własne państwo, no to w jaki sposób to państwo potem ma realizować swoje zadania? Różnica pomiędzy końcówką lat 80. a latami 90., czy ściślej już połową lat 90. jest taka, że Polacy z wolna i nie bez bardzo poważnych wątpliwości zaczęli myśleć o tym państwie jako o swoim państwie. Wiele było powodów po temu. Były symboliczne, to, że pojawia się korona. Chociaż trzeba powiedzieć też, że na mundurach policyjnych w latach 90., do końca lat 90. właściwie, mam na myśli guziki mundurowe, nie było korony, ponieważ policji nie było stać na nowe mundury. To pokazuje to, jakie było państwo polskie w latach 90., na przełomie lat 80. i 90., jakie było państwo i jacy byli Polacy. Jacy byli przede wszystkim? Przede wszystkim byli biedni. Byli rozpaczliwie biedni. Państwo było biedne. To ten renesans myślenia państwowego, który myślę jednak nastąpił w początku lat 90., był bardzo trudny. I tutaj od razu powiem, ten proces w moim przekonaniu to jest do dyskusji, może publicystyczna trochę teza. On jest daleki od zakończenia. Jeżeli w dalszym ciągu mamy aktorów w sferze publicznej, którzy potrafią nam powiedzieć, że generalnie państwo to zasadniczo powinno zostać ograniczone do zupełnego kadłubka i właściwie ono się specjalnie niczym nie powinno zajmować istotnym, że tak naprawdę wszystko, albo nieledwie wszystko można sprywatyzować, to znaczy, że jeszcze bardzo wiele jest do zrobienia. To również oznacza, że ktoś nie zrozumiał wiele z tego, czym jest liberalizm, jak liberalizm taki klasycznie rozumiany należałoby rozumieć. Proszę Państwa, Dziki Wschód, nawiązałem do tego Dzikiego Wschodu, no sam tytuł oczywiście nawiązuje. Dlaczego Dziki Wschód? Dziki Wschód, to jak już powiedziałem o tym, to jest przykład jakiejś metafory, która nie jest doskonała. No, Dziki Zachód, wiadomo. Dziki Zachód to taka przestrzeń, w której nie ma państwa, w której nie ma urzędników państwa. Są jacyś szeryfowie i to jest ta jedna zasadnicza różnica pomiędzy naszym Dzikim Wschodem polskim, a Dzikim Zachodem. W Polsce tych szeryfów nie było. Zainteresowanie Polaków, może inaczej, zainteresowanie nie Polaków, a bo Polacy pewnie by takiego szeryfa chcieli, ale zainteresowanie jakiegoś autorytetu czy polityków, aby wejść w rolę szeryfa, to o ile ja dobrze się orientuję, poza jakimiś bardzo okazjonalnymi wyjątkami, to tak naprawdę dopiero gdzieś na wysokości roku 2000 zagospodarował Lech Kaczyński. Czy dobrze? To jest na inną rozmowę. Ale w ogóle powiedział, teraz ja będę szeryfem i ja jako minister sprawiedliwości w 2000 roku faktycznie spróbuję powiedzieć, Polacy, nie bójcie się, my się rozprawimy z, no właśnie z kim? Z bandziorami, z tymi wszystkimi, których przeciętny Polak się bał. Czyli kogo? Kogo mógł się bać? No mógł się oczywiście obawiać jakichś ogromnych mafii. Takie mafie powstały. No te mafie zawsze i wszędzie tam powstają. To przykład włoskiej, klasycznej mafii jest bardzo dowodny. Mafia powstaje wszędzie tam, gdzie nie ma struktur państwowych. Przypominam, końcówka lat 80., obumieranie aparatu państwa. Możemy się cieszyć, że na przykład rozpada się służba bezpieczeństwa, bo tam już tak fatalnie płacą, że oni masowo stamtąd odchodzą, ale ludzie też masowo odchodzą z policji. W styczniu 90 roku sytuacja jest taka, że podczas nocy w Warszawie 3-4 radiowozy na całe miasto. 2-milionowe miasto, 4 radiowozy. Jak wygląda poziom bezpieczeństwa? Czy to wystarczy jako metafora? Sądzę, że tak, bo tym bardziej to nie jest metafora. To jest po prostu obrazek. Tak realnie było. Jakbyście Państwo sobie zobaczyli, co też można, jak sądzę, jeszcze chyba że już nasza telewizja publiczna zakazała tego robić, na YouTubie można było jeszcze całkiem niedawno zobaczyć fragmenty wiadomości z roku 1990, to tam takie komunikaty dokładnie się pojawiły. Czyli to była wiedza powszechna, wiedza publiczna. Co zrobi bandzior, kiedy się dowie, że są 4 radiowozy w Warszawie? No zapewne stanie się brutalniejszy, aktywniejszy, zapewne za nim pójdą następni. I tak się właśnie działo w latach 90. Więc powiedziałem o mafiach, ale też powiedziałem o zwykłej bandyterce.
brak bezpieczeństwa, poczucie bezkarności wszystkich tych, którzy używają siły. Zwykły obywatel, który siły nie chce używać, nie boi się, ma małe dzieci, cokolwiek, ma coś do stracenia, jest potencjalnie ofiarą. I takie jest poczucie w latach 90. To jest poczucie wzięte żywcem. Jeżeli sobie oderwiemy ten aspekt romantyczny z dzikiego zachodu, to dziki zachód jest koszmarnym miejscem, żeby mieszkać, bo nie ma żadnej pewności, bo nie ma państwa, bo nie ma bezpieczeństwa, bo i tutaj wchodzimy w inny aspekt dzikiego wschodu, zachodu. Na dzikim zachodzie można było pojechać do Kalifornii i znaleźć złoto. Ilu się to udało? Bardzo nielicznym. Nie wiem, na milion jednemu, może jeszcze mniejszej liczbie. I może nie w takich proporcjach, ale też i na polskim dzikim wschodzie z kolei na różne sposoby można było zrobić biznes. Załóżmy, że uczciwe, ale o nieuczciwych biznesach też tutaj jest. Biznes, duże pieniądze i to poczucie bezpieczeństwa, tak, to niektórym się udało, bardzo niewielu. Ci są wygranymi, ci są takimi ewidentnymi wygranymi. Zresztą po latach, po 35 latach, jak patrzymy na to, kto jest wygranym, a kto jest przegranym, to też to trochę wygląda inaczej. Bo to zawsze czas zmienia perspektywę. W latach 90. takich badań niestety nie znam, a mógłbym je Państwu pewnie tutaj przytoczyć, więc może następnym razem, jak będzie okazja, bo ta dyskusja na temat transformacji na pewno jest warta tego, żeby ją w różnych aspektach przeprowadzić. Jestem przekonany w każdym razie, że w latach 90. wielu Polaków powiedziałoby o sobie jako o przegranych transformacji, bo no takie po prostu było poczucie, ponieważ poczucie straty, nie symbolicznej jakiejś straty, tylko konkretnej straty było potworne, bo stres był wielki, bo nie było poczucia bezpieczeństwa, bo proszę Państwa, zabrakło zakładów pracy. Ja zbliżając się do końca swojego wystąpienia, chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Ci z nas, którzy... Znaczy ja jestem z tych, którzy jestem, jak mówię, rocznik 86, w związku z czym zakłady pracy to jest dla mnie opowieść o rzeczywistości, której tak naprawdę nie widziałem. Ale zakład pracy to nie było po prostu miejsce, w którym się pracuje. Zakład pracy, niektórzy dodają socjalistyczny zakład pracy, no bo rozumiem, że jak socjalistyczny, to pewnie jakiś gorszy. Nie, w ogóle nie o to chodzi. Socjalistyczny zakład pracy był, teraz proszę na sekundę założyć okulary antropologów, na sekundkę, no naprawdę, tylko na moment. Jak to zrobimy, to zdamy sobie sprawę z tego, że przychodzimy, jest rok 87, przychodzimy do naszego zakładu pracy, może być, ja wiem, jakaś tam fabryka, czy nie wiem, Wedel na przykład, tak, proszę bardzo, przychodzimy. Co widzimy? Ludzi, przyjaciół naszych. To są bardziej nasi domownicy niż nasi jacyś znajomi. To jest właśnie nasza rodzina, taka trochę dalsza. Jak się patrzy na badania z końcówki lat 80., to Polacy mieli takie trzy główne punkty odniesienia. Jak się na przykład pytało, jak minął się poprzedni rok, albo jak to mierzyć. To znaczy, jak się dzieje w twojej rodzinie, jak się dzieje w twoim zakładzie pracy, jak się dzieje w twoim państwie. To są takie trzy główne punkty odniesienia. To, co się dzieje pomiędzy latami 80., końcówka, a latami 90., to jest zabranie 1/3 rzeczywistości. Te zakłady pracy albo są likwidowane, ludzie są wyrzucani, albo, jeżeli nie są likwidowane, bo przecież nie wszystkie są likwidowane, nie dajmy się zwariować, zmienia się charakter tego miejsca. I to jest, proszę Państwa, coś, czym ja chcę zakończyć to wystąpienie, bo tematyki nie wyczerpuję, ale moim zdaniem jest ważne i ciekawe i też jestem ciekaw, co Państwo na to powiedzą. Bo jest zasadniczo tak, że relacje między nami, jako współobywatelami, jako członkami jednej wspólnoty, przedstawicielami tego samego narodu, mogą być serdeczne, mogą być pewne zrozumienia, pewne świadomości tego, że wiele nas łączy. Oczywiście, że wiele nas dzieli, to nam regularnie się przypomina, ale że wiele nas łączy. A w związku z tym, jeżeli ja rzuciłbym na przykład teraz hasło, że tutaj solidarnie zbierzmy się i wspólnie coś zróbmy, w sytuacji, w której wiele nas łączy, regularnie się widujemy, na bieżąco weryfikujemy, co nas łączy, to zbierzemy się do roboty, wspólnie sobie pomożemy sobie nawzajem i to jest jedna sprawa. Druga sprawa, będziemy się czuli, no nie wiem, w tym coraz trudniejszym świecie nowoczesnym, mniej samotni. Nie jesteśmy samotni, nie jesteśmy tu sami. Czujemy, że jesteśmy tu razem. Że my jesteśmy tu razem w jakimś celu, albo jesteśmy tu razem po prostu, działamy w jakimś celu, albo wymieniamy myśli, ale nie jesteśmy sami. To jest ważne.
Lata 90. przyniosły utratę, generalnie utratę takiego poczucia. Ponieważ takie miejsca, w których taki, jak to mówił Winicjusz Narojek, on wspominał o takim swojactwie, o takim poczuciu, to nie ma nic wspólnego z naszością, o takim poczuciu, że my się dobrze rozumiemy, że dbamy o siebie, że zależy nam na sobie nawzajem, że nie mamy się w nosie, że to jest coś, co było tym elementem funkcjonowania, czy może tak, elementem rzeczywistości polskiej przed rokiem 89. Oczywiście to się nie skończyło w ciągu jednego dnia, jak nożem uciął, ale tak symbolicznie należy do tego, co było wcześniej. Lata 90. to, znowu też bardzo tak skrótowo mówiąc, to zabrały. Lata 90. to jest indywidualizm, to jest neoliberalizm, no, tak łopatologicznie też rozumiany. Zarabiamy pieniądze, pieniądzem kosztem, prawda, gdybym był indywidualistą idealnym w początku lat 90., no to przecież nie miałbym, bo do tego byłbym socjalizowany, tego bym nie uczono w szkołach, tego bym, to bym czytał w prasie, że tak naprawdę oszukać państwa właściwie, co to jest za problem? No frajerzy jesteście, jeżeli daliście się oszukać. To jest rzecz, która... Ktoś powie, że w latach 80. też były oszustwa. Tak, oczywiście, ale jakość tego, co stało się pewnym modelem życia, pewnym podejściem do życia, pewnym modelem myślenia, funkcjonowania w latach 90., to jest ogromna jakościowa zmiana i to nie jest tak, że to jest ten jeden, jedyny powód, dla którego wielu Polaków uważa się za przegranych, za tych, którzy zapłacili za transformację. Na pewno uważa się wielu Polaków za tych, którzy, jakby no, za tych, którzy nie uważają samych siebie za wygranych transformacji. To jest ten przykład tych relacji wzajemnych i tego wybujałego, no żeby już tylko tak elegancko powiedzieć, wybujałego indywidualizmu. To jest jeden z powodów, dla których ta transformacja jest czymś, co nas dzieli i będzie dzielić. To nie jest tak, że teraz stwierdzimy, a nie jest dobrze, albo cofniemy tę transformację. Nie zrobimy tego. Natomiast kiedy, to już jest puenta, kiedy próbowałem to opisać w książce, znowu zachęcam, żeby sprawdzić, na ile to się skutecznie udało, to bardzo wydawało mi się ważne, żeby te wszystkie elementy zobaczyć, dostrzec, żeby potrafić to najpierw opisać jakoś skrótowo oczywiście, bo tak wiele jest elementów transformacji, ale też pozwolić je zrozumieć. Ja prezentuję jakieś swoje interpretacje, ale żadnych nie narzucam, bo to w dalszym ciągu jest tak, że, chciałbym też, żeby tak było, żeby tę książkę mogła przeczytać osoba, która się ma za, nie wiem, przegranego transformacji, za wygranego transformacji, albo tej transformacji w ogóle nie zna i ma tę transformację w tym momencie może nawet trochę w nosie. Przeczyta tę książkę i po prostu zrozumie więcej. Również pewnego rodzaju specyficzne mechanizmy opowiadania o niedawnej historii. Opowiadania, czasem manipulowania, czasem przez polityków, czasem przez dziennikarzy, a czasem przez naszych bliskich, którzy chcą sobie jakieś własne porażki, takie już zupełnie prywatne, jakoś zrekompensować i na przykład przerzucić je na czyjeś inne barki. Generalnie jeszcze dosłownie ostatnim zdaniem mam takie poczucie, że ja przeżyłem te lata 86-93, w roku 86 urodziłem się ja, a w roku 93 moja siostra. I to też był dla mnie bardzo prywatnie taki, po 93 roku nic już nie było takie jak wcześniej. Natomiast ten 93 rok, i proszę mi wierzyć, ta książka jakoś to pokazuje, był momentem zmiany. Do 93 roku w Polsce, mam takie poczucie, mogło się wydarzyć wszystko. Chaos był przeogromny, a od 93 roku, czy właśnie w 93 roku, zaczęły się wyłaniać elementy bardziej trwałe nowego ładu, jeżeli chcemy to nazwać, nowej przyszłości, czy nowej rzeczywistości. I uważam, że Polska, i to jest pomysł może na kolejną książkę, która by mogła uzupełnić, pociągnąć dalej ten wątek, taka historia Polski od początku lat 90. do gdzieś mniej więcej roku 2006. To jest historia o Polsce, która
byłaby już historią zamkniętą, bo ta historia otwarta to jest gdzieś mniej więcej od roku 2005, tak sobie myślę. No przynajmniej jak patrzę po tym, kto jest premierem w ostatnim czasie, to wydaje mi się, że ta historia toczy się. W jakimś sensie jakby w dalszym ciągu jesteśmy w tej samej sekwencji. I powiem Państwu, dobra, na koniec, to już będzie ostatnia rzecz, przepraszam. To trzeci raz mówię, że ostatnia, a ta będzie naprawdę ostatnia. Ja mam takie poczucie, że lata 90. to jest okres chaosu, to jest okres też takiej bezwzględności nas wobec siebie nawzajem i polityków wobec nas. No, nas wobec polityków to ze wszystkiego to najmniej. I przeżyliśmy przynajmniej raz wcześniej taką recydywę lat 90. Ja myślę, że to było na wysokości roku 2007, kiedy znowu okazało się, że potrzebujemy państwa minimum, że nie potrzebujemy funkcji socjalnych, że tak naprawdę te połączenia PKS-u do Warszawy albo do wszystkich większych miast, znaczy łączące mniejsze miejscowości z większymi, one w ogóle nie są potrzebne, bo przecież się nie opłacają. No i tak mi się wydaje, że w ostatnich miesiącach jakoś te sprawy stały się znowu aktualne. Ale może to jest tak, że po prostu pewne sprawy są zawsze aktualne i tylko co jakiś czas wracają. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Ja dziękuję również, Michał, za tę lekcję. Otwieramy tym samym pytania. Ja mam dwa takie szybkie pytania. Mówisz o tym, że ten okres 86-93 to jest taki okres, kiedy mogło stać się wszystko, kiedy doszło do czegoś, co się nazywa językiem politologii anomią państwa. Także to państwo zaczyna obumierać i mówi, że mogło stać się wszystko. Ostatnio w kilku dyskusjach powrócił ten temat jakby siły państwa polskiego i jego wytrzymałości. Ja się spotkałem z taką tezą, ja tą tezę niestety lub stety sam podzielam, że w gruncie rzeczy Polska po 1989 roku ze względu na swoją strukturalną słabość pozostała państwem mniej więcej niepodległym i suwerennym, głównie dlatego, że nikt się na naszą suwerenność i niepodległość nie zamachnął. Moje pytanie jest takie, czy uważasz, że ta słabość nasza, ten chaos, to jakby to likwidowanie czy rozłożenie się państwa było na tyle powszechne, też społeczne, było na tyle powszechne, że gdyby ktokolwiek, abstrahując od tego kto i w jaki sposób, na tą naszą suwerenność i niepodległość się zamachnął, czy politycznie, wojskowo, ekonomicznie, w skali makro, to czy to by się udało, czy jednak gdyby skutek był odwrotny, to znaczy na przykład Polacy by się jeszcze bardziej zjednoczyli niż powiedzmy byli w tym 88 czy 9 roku zjednoczeni? Świetne pytanie. Oczywiście to jest trochę historia alternatywna, więc nie da się na nie w pełni odpowiedzialnie udzielić takiej jasnej, przekonującej, ostatecznej, wyjaśniającej wszystko odpowiedzi właśnie. Natomiast no myślę, że dokładnie są możliwe takie dwa scenariusze, to znaczy kompletny rozpad państwa, ale też i właściwie zjednoczenie się Polaków wokół pewnej idei. Tak sobie myślę, że no, patrząc wprost, no to nie mogliśmy się spodziewać, no nie wiem, załóżmy, jeżeli tak to patrzeć, inwazji na przykład niemieckiej, mogliśmy się spodziewać agresji rosyjskiej. Znaczy agresja rosyjska była tym, co też wirtualnie, jak się na szczęście okazało, ale realnie leżało na stole. Co by było, gdyby doszło do agresji rosyjskiej, no to ja wyobrażam sobie, że chyba pisząc takie science fiction na ten, czy tam jakąś wersję alternatywną historii, to powiedziałbym tak, że Rosjanie by nas tutaj pewnie, nie wiem, czy by nas zgnietli, ale byłoby strasznie i my byśmy pewnie tej wojny nie wygrali, tak jak Ukraina w gruncie rzeczy tej wojny nie wygrywa. Natomiast to był przede wszystkim też okres taki, że nikt by się za nami nie ujął w żaden sposób. Czy te nasze dzisiejsze sojusze są takie żelazne, to być może kiedyś się tego dowiemy, być może się tego nigdy nie dowiemy. Natomiast w ogóle jest tak, że one są i że one jakoś nas w bardzo poważny sposób osłaniają, a w latach 90. nie mogliśmy nawet sobie pomarzyć o tym. To jest element zresztą, o którym nie wspomniałem, który też jest ważny i trochę jest o tej książce, w tej książce o tym napisane, że nasze dążenia do struktur Unii Europejskiej czy NATO, one miały z pewnością jeden walor. Znaczy to była taka nieustanna presja modernizacyjna. My musieliśmy jako państwo, jako Polacy
konfrontować się z czymś, co na pierwszy rzut oka jest wręcz oburzające, taką presją, no co o nas pomyśli Zachód. Tak dzisiaj jakby mi ktoś powiedział, co o mnie myśli, no nie wiem, jakiś ktoś z Zachodu, to odpowiedziałbym pewnie, że nie bardzo mnie to interesuje. Natomiast sytuacja, w jakiej się znajdowała Polska w latach 90. i Polacy w latach 90. była pozycją proszącego, była pozycją, nie lubię tego określenia, bo ono zawsze było źle używane w historii, jakoś tak jest, nie wydaje mi się eleganckie, ale chorego człowieka Europy. W 87 roku na posiedzeniu rządu jeden minister, czy też na posiedzeniu jakiejś komisji quasi rząd, tam około rządowej, jeden z członków związków zawodowych wykrzyczał do premiera ówcześnie: pańska polityka doprowadza Polskę do poziomu Bangladeszu. I tak czasem patrzyli Polacy na Polskę w końcówce lat 80. Jak się patrzy na żarty kabaretu tej z 89 roku, to tam była taka tęsknota za Albanią, jako w ogóle za krajem, do którego powinniśmy doszlusowywać. Oczywiście, że przesada, oczywiście, no to kabaret w końcu. Natomiast ta Polska końcówki lat 80. kabaretem nie była, jeżeli chodzi o cywilizacyjne standardy. I to różnego rodzaju cywilizacyjne standardy. I ja w tym sensie mówię, że jakkolwiek byśmy, nie wiem, krytycznie nie chcieli oceniać, nie wiem, polskiej akcesji do EWG, że do EWG to nie było akcesji, tylko do Unii Europejskiej od razu, i dążenia do wstąpienia do NATO, to nas nieprawdopodobnie podciągnęło w górę. Oczywiście to nie jest tak, że tylko ta presja, to jest przede wszystkim praca, ciężka praca nas wszystkich, i to jest jedna rzecz, która to... jedną rzeczą jest w ogóle ta presja, o której mówię. To nie jest tak, że tylko z zewnątrz nas dociśnięto. Myśmy generalnie bardzo chcieli nie być tym, kim byliśmy. Mieliśmy takie poczucie, mówię to w oparciu, to są takie bardzo może generalne sformułowania, ale znowu ja to tłumaczę tutaj i pokazuję konkretnie, gdzie na podstawie jakich, nie wiem, źródeł na przykład, pozwalam sobie formułować, że chcieliśmy. Że nas było więcej, że to większość chciała tej zmiany, że nie chciała trwania w tym, co było. No bo istniało takie poczucie, że to bajoro jest, że to jest nieprzyjemnie, że żyjemy w kraju, w którym idziesz do szaletu i w tym szalecie, jak jest woda, to jest w ogóle cud boski, papier toaletowy zapomni, a śmierdzieć będzie na pewno. Że jeżeli wyślesz dziecko na, na jakieś kolonie, no to szansa, że wróci z czerwonką albo salmonellozą, była po prostu duża. To jest coś, co dzisiaj jest, dzisiaj to się może zdarzyć, ale to będzie bardzo rzadkie. To będzie tak jak to bywa. No, choroby bakteryjne w krajach cywilizowanych, to dzisiaj już się tak nie mówi, prawda? Bo to zdaje się nie brzmi dobrze. Nie używajmy zatem tego określenia, ale no, w krajach rozwiniętych to nie jest, to jest daleko poniżej standardu. A to było standardem w Polsce tamtego czasu. I tego rodzaju różnych standardów byłoby, czy tego rodzaju różnych standardów udało nam się dochować w bardzo wielu różnych dziedzinach. I to jest, Grzegorzu, taki duży zamach wziąłem, żeby to na to twoje pytanie odpowiedzieć, ale uważam, że po prostu no, chwała Bogu, że myśmy się nie musieli z tym mierzyć, o co zapytałaś. Dobra, to kolejne pytanie Judyta. Tak, ja bym chciała polemizować z sondażą, że w końcówce PRL-u nie było poczucia tej wspólnoty, ani też takiego jakiegoś respektu do państwa, bo moim zdaniem nawet na tym ostatnim przykładzie zakładu pracy, które jak dobrze pokazują reportaże, na przykład, nie wiem, Zagłębia Dąbrowskiego czy Śląska, gdzie były tam wielkie zakłady pracy, no to zakład pracy nie był tylko miejscem, gdzie się zarabiało, ale to było takie miejsce, które wyciągało korzenie do całej infrastruktury społecznej. To było miejsce jednocześnie pracy, które dawało transport, komunikację, dawało wykształcenie od poziomu tam żłobka, przedszkola do szkoły, a także pełniło funkcję kulturalną, tak, która potem została wygaszona. Wszystkie kluby osiedlowe, tak naprawdę jakieś miejsca kultury, w wielu miejscowościach, tam gdzie były zakłady pracy, są wygaszone. Teraz na przykład centra miast wyglądają tak, że jest albo żabka, albo lumpeks, a nie ma żadnej kultury i miejsc, do których mogą chodzić zwykli ludzie. Więc ludzie czuli tą taką, to, że państwo w jakiś sposób, no wiadomo, nie spełnia wszystkich tam już na końcu 80. ról, ale jednak
to mieszkanie, które tam było przywołane, no to jednak mimo wszystko to nie było tak, że czekało się 20 lat. Dokładnie. Mimo wszystko myślę, że mój dziadek, który był cukrownikiem i dostał po prostu za to, że się przeniósł w delegacji, nie był jakimś wyjątkiem i to było normalne, że jakby jakiś zakład pracy, czy stocznia, czy cukrownia, czy inne tego typu, no to jeżeli tam się było na tej liście, no to około 2 lat się czekało, a, nie, a teraz możemy sobie poczekać nawet 30, jak nie ma kredytu hipotecznego, to możemy tam w jakimś przytułku zamieszkać, tak? Jeszcze ze stryczkiem właśnie na prostu banku. Tak, no i też, płacisz to i pomóż. Tak, no ale jeszcze taka inna teza, że było jednak poczucie tego, że państwo jest ważne, no to to jest to, że w ogóle okres PRL-u, no nie mówię, nie chcę gloryfikować tego systemu, ale powiedzmy sobie szczerze, bardzo różnorodne tereny, ziemie odzyskane, tak naprawdę dopiero PRL na pewnych terenach sprawił, że ludzie poczuli się Polakami, tak? Dokładnie. Polityka historyczna była tak prowadzona, że do dzisiaj tak naprawdę mamy w miarę jednolite narodowościowo państwo. No i teraz na przykład w okresie transformacji są różne ruchy odśrodkowe, na przykład na Śląsku czy na Pomorzu, no nie tylko na tym względzie kulturowym, chociaż Kaszubów nie jest już teraz najwięcej, tak, bo była ludność napływowa, są jeszcze inne grupy, ale na punkcie ekonomicznym można powiedzieć, że Pomorze trochę drzwiuje w kierunku takiego, takiej autonomii, tak, że tam ludzie mówią, że tak jak na przykład są jakieś różne takie ruchy, na przykład północne, południowe Włochy, no to Pomorze też chciało się wymienić w takim kierunku, a jednak PRL potrafił to utrzymać, bo za pomocą odpowiedniej edukacji historycznej, że my byliśmy jako państwo całością, tak? Dzięki. Ja myślę, że jest trochę inaczej. To znaczy ja mieszkałem dobrych 10 lat na Pomorzu i pragnę uspokoić, ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek tam chciał jakąś autonomię robić. No ja znam chłopaków z Rzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Nie, nie, Kaszubska jest nota. To tego nie znam, to tego na ten temat się nie... Skrajna. No skrajna, więc nie wydaje mi się, aby przesadnie nie, no, ale nie wiem... Nie na poziomie kulturowym, tylko na poziomie ekonomicznym teraz. Więc dlatego mówię. Na poziomie ekonomicznym nikt na serio nie podnosi takich argumentów i nie wydaje mi się, aby było, znaczy możemy o tym rozmawiać w kategorii pewnego rodzaju marginesu. To jest, jeżeli chodzi o kwestię autonomii Pomorza. Natomiast myślę, że jakby merytorycznie do tego, co padło. Jeżeli chodzi o to, na ile państwo było cenione, to rozważmy to. To nie jest tak, że jak jest zakład pracy i ten zakład pracy jest państwowy, bo innych nie było, no bo pomniejsze to byli prywaciarze, to nie był zakład pracy. Nie? Praca u prywaciarza to jest inne, w ogóle inny rodzaj zaangażowania. Zakład pracy jest zakładem państwowym. Jest prawdą, że zakłady państwowe, czy zakłady pracy, to świetnie jest opisane w książce Cięcia Joanny Wawrzyniak i Aleksandry Lek, bardzo polecam zresztą, to jest świetna analiza, bardzo taka wyważona i dająca dużo materiału do własnej refleksji. To jest, bazując też na tej lekturze, na innych swoich badaniach, dochodzimy do wniosku, że faktycznie te funkcje, to jest bardzo ważne, ja się zgadzam z tym, co pani powiedziała, że to właśnie chciałem podkreślić, że zakład pracy miał rozmaite funkcje. To była funkcja kulturalna, to była funkcja towarzyska, taka galwanizująca, społeczna, rozmaite takie drobiazgi, które są ważne. Nie wiem, jeżeli ja powiem, że wspólne wyjazdy na grzyby, no to możemy się uśmiechnąć do tego. Tak, to jest po prostu rodzaj wspólnego funkcjonowania, tworzenia jakichś rytuałów wspólnotowych. To jest, było. I czy też bardziej było aniżeli jest, ale to jest w tym sensie zrozumiałe. Natomiast mówiąc to, na ile to było przez Polaków tamtego czasu, bym powiedział, traktowane jako element, no nie wiem, państwowy, no w sensie ścisłym, to już mam dużą wątpliwość. Próbuję powiedzieć coś takiego, że państwo było rzeczą, od której Polacy oczekiwali i jak nie dostawali, to generalnie odwracali się do niego plecami i były jakieś powody potem. Dlaczego? Bo to państwo było państwem generalnie opresyjnym, bo było państwem, które, uwaga, teraz przypominamy, na przykład nie dozwalało wolności słowa. Mówię o wolności słowa, braku wolności słowa, nie bez kozery. Bo rok 89 w górę, czy ściślej od 90 to już w ogóle, to jest moment, kiedy w Polsce można powiedzieć, no nie bezkarnie, bo to nigdy bezkarnie, ale można powiedzieć wszystko. W związku z tym, jeżeli przed 89 rokiem, no to przesada by była, ale generalnie
że trafisz do więzienia. Natomiast że można było ponieść daleko idące konsekwencje za na przykład wyrażanie opinii pod tytułem, no nie wiem, jest naród śląski. Ja w ogóle nie wnikam w to, czy on jest, czy nie. Tak mówię, podaję tylko w formie przykładu. Przed rokiem 89 to po prostu nie wchodziło w grę. To nie istniała możliwość zafunkcjonowania w przestrzeni publicznej i powiedzenia czegoś takiego. Po roku 90 to było możliwe i to się stało możliwe. Mówię o tym dlatego, żebyśmy nie przeceniali skutków długofalowych polityki historycznej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, bo oczywiście zgoda. Polityka historyczna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej miała, to pokazał Marcin Zaremba na przykład, nacjonalistyczne podłoże, narodowe podłoże, patriotyczne podłoże, jeżeli ktoś chce tak to określić, on używa określenia nacjonalistyczne w tytule swojej książki. I to jest polityka, która też jest zmienna. Polityka lat 80. była taką polityką dosyć, bym powiedział, taka polityka Jaruzelskiego była taką polityką przesączoną takim patriotycznym patosem. Im bardziej było widać, że komuniści są komunistami w mundurach po prostu, tym bardziej trzeba było pokazać, że no na tym mundurze jest jednak orzełek. On co prawda nie ma korony, no ale jednak, prawda, jest biało-czerwona. To jest to, w jaki sposób tak upatologicznie, troszkę wulgarnie może rogatywki, wprowadzenie rogatywek w stanie wojennym notabene jako nakrycia głowy kompanii reprezentacyjnej wojska, czy ludowego, nieformalnie ludowego, Wojska Polskiego. To są te pewne symbole. Innymi słowy, ja się zgadzam z tym, że to jest bardziej skomplikowane. Ja tego nie staram się upraszczać, nie, jeżeli chodzi o ten zakład pracy. Wydaje mi się w każdym razie, że zakład pracy i pewne takie rozumienie, ile się z tego zakładu pracy ma, to nie przekładało się na szacunek wobec państwa. I jeszcze jedną rzecz na koniec powiem o zakładzie pracy. Jeżeli chodzi o to, ile się czekało na mieszkanie, no to prawdę powiedziawszy, ile osób, tyle opowieści. Natomiast jest jedna rzecz bardzo ważna i ona się przyczyniła bardzo w poważnym stopniu do kryzysu gospodarki, do kryzysu w ogóle nie gospodarki, tylko raczej legitymizacji władzy komunistycznej w ostatnich latach. Otóż te kolejki osób czekających na mieszkanie, na przykład zakładowe, one zaczęły się dramatycznie, skokowo wydłużać. Innymi słowy, byli tacy ludzie w końcówce lat 70. na przykład, którzy potrafili czekać na mieszkanie kilkanaście miesięcy. No, bądźmy szczerzy, z dzisiejszego punktu widzenia to byłby jakiś kompletny luksus, prawda? Pewnie, że tak. Natomiast w końcówce lat 80. to były już znacznie dłuższe, to były już znacznie dłuższe listy. To już rzeczywiście szło w naście, często więcej niż 20 lat. I teraz tak. Nawet jak dzisiaj na to spojrzymy, to pomyślimy sobie tak, no dobra, stosunkowo jakieś tam ogarnialne pieniądze wpłacamy, czekamy te 10 lat, to i tak jest ciągle lepiej niż jest dziś, o czym nie musimy sobie tego tłumaczyć. No tylko, że na wtedy skalę jakby tą jednostką porównania było to jakby w końcówce lat 70., czyli z grubsza tak, a mój starszy brat czekał kilkanaście miesięcy, a ja teraz muszę czekać kilkanaście lat. To jest ten czynnik kryzysu, o którym chciałem powiedzieć. No, pewnie jakby nie jestem w stanie do końca na wszystkie wątpliwości odpowiedzieć, ale to wydawało mi się ważne, żeby to pani odpowiedzieć. Bardzo. Ja chciałem do dwóch kwestii się odnieść, co pan tutaj mówił. Pierwsza kwestia, skrytykował pan pod koniec lat 80, czy bardziej ogólnie mówił, że problem wyłączenia rzeczy, własności zakładu pracy z tychże właśnie miejsc pracy. No ja bym jednak się tutaj nie do końca zgodził, bo oczywiście znaczy moja mama pracowała w służbie zdrowia w szpitalu i oczywiście tam było to masowe. Natomiast tam, gdzie była straż przemysłowa, takie rzeczy raczej były, no bardzo ciężko było cokolwiek wyjść. I ta, może pan tutaj ma na myśli, bo ja uważam, że to właśnie na początku lat 90. zaczął być ten proces wynoszenia ze wszystkim. Po pierwsze, straż przemysłowa chyba stała z tego względu, tamten czas się zlikwidowano. I dopiero na początku lat 90. mamy ten proces upadku zakładów, wyprzedaży i też wynoszenia tych wszystkich, tychże własności. Druga sprawa to służba, znaczy problem tutaj poruszył pan dzieci na koloniach, że tam jakieś czerwonki, z czerwonkami do szpitala i tak dalej. No tutaj ja absolutnie
Ja się nie zgadzam, ponieważ no, ja trochę, troszeczkę jestem też starszy, bo z 81 roku byłem na, jeździłem na kolonie, jeździłem, no, rozumiem, do podstawy. Rozumiem, że pan nie miał czerwonej. I chodzi o to, że nawet jak leżałem w szpitalu za komuny, to jeżeli ktoś trafiał z dzieci do, a propos kolonii, do szpitala, to albo złamana noga, albo złamana ręka, albo jakieś zgięcia, albo jakieś stłucze. Nigdy nie było absolutnie, że trafiał, no czy zatrucia, dobrze, to też się zdarzało, ale nie było takiego czegoś, że na jakąś chorobę zakaźną, czy coś w tym stylu. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym czasie bardzo duży nacisk kładziono na szczepienia. Służba zdrowia była, przecież lekarz był w każdej szkole, ja pamiętam na każdym roku badania, to było zadbane. To się później skończyło dopiero od 95 czy 94 roku. Ta służba zdrowia padła i zaczął być ten bałagan, który mamy de facto do dzisiaj. Nie, jednak bym tutaj tak nie krytykował tychże rzeczy. Znaczy, chodzi o tą służbę zdrowia nad dziećmi i o wynoszenie wszelakiej własności z miejsc pracy. No dobra, to jednak polemicznie, bo wie pan, jeżeli chodzi o to wynoszenie, trzymam się złapać się tej tokarki jako przykładu, nie będzie, ale to oczywiście mogło być coś też innego. No to ten proces wynoszenia rzeczy z zakładów pracy, no się nie zaczyna w 90 roku, ani w 89, tylko trwa, niestety, no tak naprawdę to on trwa mniejszą, ale jednak trwa dużo dłużej. No nie, po 56 roku, przed 56 rokiem za kradzież tokarki, to człowiek mógł wylądować na 10 lat w obozie pracy. No to jednak bardzo ciężka kara. I raczej niewielu byłoby takich, no ale to jest stalinizm i to jest hardy terror. Więc to zostawmy, nie mówimy o tej rzeczywistości. Ale po 56 roku rozmaite kradzieże w zakładach pracy to była plaga. I to proszę potraktujmy jako pewną daną. To znaczy to jest powszechnie znana, w literaturze znana rzecz. Ja nie zaprzeczyłem panu, podzieliłem, że były zakłady pracy, gdzie była straż przemysłowa. Nie, spokojnie. Nie, proszę pana. Serial Dom chociażby pokazuje też. Przykład, jak tam chyba Talar chciał mieć jakiś wózek, coś takiego. Tam... Nie, rozumiem. Proszę, pamiętamy to, co. Pamiętamy ten. To nie to był byle jaki zakład pracy, tylko to był Żerak. Dokładnie. Wie pan co? Generalnie tak. To, że gdzieś była straż przemysłowa, to niczego nie zamyka. Kradzieże bywały różne. Nierzadko straż przemysłowa była w to włączona. To jeżeli chodzi o ścisłość, o takie. Powiedzmy, przypadek po przypadku, gdybyśmy tak na to patrzyli. Co do zasady, ja się mogę oczywiście zgodzić, na pewno, bo żebyśmy też nie stworzyli jakiegoś takiego wrażenia, że ci Polacy z końcówki lat 80. to był jakiś koszmar, w ogóle jakiś dramat, nic tylko po prostu sama patologia, złodzieje i w ogóle jacyś sami niedobrzy ludzie. To jest w oczywisty sposób, jakby nie to próbowałem powiedzieć. Próbowałem powiedzieć tylko, że te negatywne, patologiczne, skrajnie patologiczne, mające swoje zresztą powody, te zachowania, tendencje miały po prostu dużo większe nasilenie i jako tacy, jako ludzie, którzy takimi, a nie innymi cechami się charakteryzowali, wchodziliśmy w lata 90. I to jest to, co próbowałem powiedzieć. Jeżeli chodzi o, bardzo króciutko tylko, bo to na zasadzie będzie, nie chcę przebijać piłeczki, po prostu tylko zaznaczę, gdzie się różnimy. To znaczy, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, no to ta symboliczna dentystka w szkole, to jest niewątpliwe cywilizacyjne osiągnięcie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Trudno z tym dyskutować. Polska niepodległa z tego zrezygnowała. Dlaczego zrezygnowała? Bo nie było jej na to stać. Tak, uznała, że jej na to nie stać. A jeszcze przymusowe szczepienie. Właśnie to jeszcze. A nie jakieś teraz, co niesprawdzone nam szczepionki wciskają. Ja mówię o prawdziwych chorobach. Dobra, to ja proponuję. Jako dziecko powinien. Proponuję dosłownie ostatnim zdaniem powiedzieć tak. Jeżeli pan nie wierzy, że czerwonka, salmonelloza były na 88, 7, 9 roku na koloniach dosyć powszechnym problemem, to mam dla pana jedną w swoim rodzaju okazję. To jest książka, w której facet opisał, że były takie przypadki. Zachęcam, żeby spojrzeć. Naprawdę. Dobra, i zanim jeszcze jedno, znaczy kolejne pytanie, ja tylko mam dwa do powiedzenia źródłoznawcze. Jeśli chodzi o kwestię wynoszenia rzeczy z zakładów pracy, dosłownie wczoraj
Niestety nie znam tytułu, bo wpadło mi to na shortach, natomiast z filmu z Himmelsbachem z lat 60. wpadła mi taka scena, gdzie facet stoi w kolejce w urzędzie pracy, oferują mu pracę za kwotę X, a jego odpowiedź jest: mnie nie interesuje, ile zarobię, tylko ile będę mógł ukraść. A druga rzecz, jeśli chodzi ogólnie o kwestie higieniczne, o te właśnie choroby, ja proponuję, Bogdan, sprawdzenie w polskich kronikach filmowych powtarzającego się w latach 80. motywu badań higienicznych wszelkiego rodzaju obiektów spożywczych. Zarówno jeśli chodzi o produkcję spożywczą, jak i zakłady typu jakieś tam bary, knajpy, etc. Sama Polska Ludowa przyznawała, że ma bardzo duży problem. Ale ja byłam zjawiskiem powszechnym. Okej. Bogdan. Ale chodziło mi o same kolonie. To też jest w książce. Była opieka zdrowotna. No. Ale Bogdan, to też jest w książce. Może była na tym opieka jakby zdrowotna, tego ja nie kwestionuję. Zostawmy się, naprawdę. Zdarzały się wypadki masowe, to ja wiem. Dobra. Bo czas powoli nam się kurczy, a tu widzę, że są kolejni i Szymku, chyba byłeś kolejny. Ja nie zachorowałem na czerwonkę, tylko na późniejszym okresie na antyczerwonkę. Ale wracając do tego stwierdzenia. Pamiętam takie zdanie, które brzmiało: jeśli nie okradasz zakładu pracy, to okradasz swoją rodzinę. Pamiętam takie zdanie. Ale skojarzenie mam jeszcze wcześniejsze. Mój ojciec, kiedy był w obozie koncentracyjnym, to oni, tych Niemców i te różne inne, oni musieli okradać. Ale oni nie kradli. Oni organizowali. Po prostu trzeba było coś zorganizować. I to było dla nich czymś normalnym, moralnym. Żeby przeżyć, trzeba było zorganizować. A druga sprawa to jest to, no, nie wiem, czy jest tam rozdział o rodzinie, czy nie, ale to, kim jesteśmy, kim jest nasza społeczność, to wynosiliśmy z rodziny. I ja, który byłem wychowany przez matkę na patriotycznych książkach, przez ojca, który jako małolat, 15-latek bronił Warszawy w 1939, jako harcerz, byłem tym przesiąknięty. Wprawdzie można powiedzieć o mnie formalnie, że jestem resortowe dziecko, no bo ojciec, jak wrócił z tego obozu koncentracyjnego, wzięli go w kamasze, no to życie skończył jako pułkownik, gdzie pracował w sztabie generalnym po prostu. Ale zachorowałem na tą antyczerwonkę. Czyli jest jeszcze jedna kwestia. Co nas jednoczyło, co nas określało? Mieliśmy oprócz zakładów pracy jeszcze wcześniej, jako młodzi, po prostu jakieś grupy odniesienia. Dla mnie od 62 taką grupą odniesienia niemalże do dziś było harcerstwo. I nie mieliśmy żadnych kłopotów z jadłem i chorobami, no oprócz wypadków raczej, no na obozach. No bo to my sami robiliśmy, mieliśmy ten dyżur w kuchni, był jakiś tata czy mama obozowa, która tym kierowała, prawda? A my wszystko robiliśmy, czyli po prostu wprawdzie mieliśmy powiedzenie: harcerz nie świnia i z piaskiem zje, ale nie pamiętam i nie wiem coś takiego. No, czyli mieliśmy te grupy odniesienia, jakieś stowarzyszenia, jakieś moje Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, prawda? No, tutaj Ligi Ochrony Przyrody w szkole to mniejsza o to, ale później co się z nami, z naszym narodem stało? W pewnym momencie, jak działałem w opozycji antykomunistycznej, no to wszyscy byliśmy zjednoczeni, bo byliśmy przeciwko Czerwonym, przeciwko nim. Byli oni i my. No a teraz, kiedy należy do Stowarzyszenia Wolnego Słowa, które zrzesza tych antykomunistycznych dysydentów z tamtego czasu, no to taki krótki obrazek. Mamy uroczystość. Proszę, ja cię mam prośbę. Kończ już. Bo strasznie długo mówisz i do konkluzji. Mamy obrazek. Jest wystąpienie oficjalka, potem coś artystyczne, śpiewa na przykład Szulka Krzmarskiego, no a potem bywało często, że jest szkło i stół. No więc razem solidarnie niszczymy to czerwone wino, prawda? No i koledzy zaczynają rozmawiać. Jak rozmawiają o przeszłości, to jest wszystko ten, ale zaczynają rozmawiać o dzisiejszej polityce. A ten jest z PO, a ten jest z PiS-u.
I czasami, jak się zaczyna dymić stół, no wniosek tak zawsze i wszędzie komuna rąba nabędzie. Jak dziewczyna ma jeszcze bardziej mocno, to zaznaczam. I czasami to pomaga, ale czasami nie. I ja wtedy się dowiaduję od kolegów, z którymi byliśmy jednością, że ja siedzę między pislamistami a kodomitami. No. Jest dobra. Wielki podział. Dobra. Szybko, już. Tu jeszcze redaktor chyba chciał jedno pytanie zadać. To będzie ostatnie. Dotyczące kwestii obalenia komunizmu. W Polsce funkcjonuje mit mówiący, że nasza Solidarność obaliła ten straszny ustrój. Tymczasem w wielu, w 89 roku doszło do tej kulminacji transformacji ustrojowej również w krajach, w których żadnej opozycji nie było. W państwach typu Albania, Bułgaria, Mongolia. Elity solidarnościowe, a przynajmniej spora część, która żerowały w pewnym sensie neoliberalną politykę gospodarczą, pewne antyspołeczne zmiany. I czy w związku z tym, czy dostrzega pan, czy są jakieś elementy, które pozytywne, które elity wnioski wpuszczą w życie społeczne, czy raczej okazały się one społecznie bezużyteczne? Czy lepiej transformacja wyczynowa bez nich, czy jednak coś wniosły, chociażby może mamy dzięki nim większy pluralizm w mediach, bardziej zróżnicowane życie polityczne? Dziękuję za ten głos. On myślę jest bardzo ważny. Ale jeszcze jedną rzecz powiem a propos tego, co pan mówił, że a propos moralnej kradzieży, to jest w ogóle w kodeksie karnym saskim bodajże, nie bawarskim, po pierwszej połowie XIX wieku, nie jest pewnie jedyne takie urządzenie prawne, ale był przepis, w którym jeżeli ojciec, matka głodnego dziecka ukradnie tam do 2 buchenków chleba, to w ogóle nie jest przestępstwo. I to pokazuje, to jest oczywiście przykład takiego prawa nie najbardziej zaawansowanego, ale to nam pokazuje, że istnieje, nie wiem, w europejskiej kulturze świadomość tego i są dokumenty tego prawne, są zapisane dokumenty, że no istnieją pewne sytuacje, w których człowiek ląduje w sytuacji takiej struktury niesprawiedliwości. I, no i to właściwie jest tyle, co chciałem powiedzieć. Końcówka istnienia systemu komunistycznego w Polsce jest taką okazją. Jak się patrzy na pokolenie, ostatnie pokolenie buntowników PRL-u, górnolotnie powiedziane, ale tych, którzy strajkowali w roku 88, byli przede wszystkim młodzi robotnicy, którzy zarabiali bardzo, bardzo mało w porównaniu do swoich nieco starszych kolegów, którzy zdążyli się załapać, przepraszam, że tak to łopatologicznie mówię i może też mocno skrótowo, ale załapali się po prostu na lepsze pensje, na lepsze miejsce w strukturze podziału pracy, na lepsze, no generalnie po prostu mieli się w tym zakładzie pracy lepiej. To jest też a propos tego, co pani mówiła, jeżeli chodzi o zakłady pracy, bo myśmy, ja też to tak ująłem, żeby było jasne, że zakład pracy no, w jakimś sensie jest jak rodzina, ale rodzina zwłaszcza taka wielopokoleniowa, no to jest jednak organizacja hierarchiczna, prawda? I być może ta rodzinna hierarchia jest bardziej naturalna, a ta w zakładzie pracy jest bardziej narzucana. Tym niemniej ta hierarchia też tam funkcjonuje, w związku z czym, zwłaszcza jeżeli funkcjonują tam jakieś napięcia i niesprawiedliwości, to w zakładzie pracy również pojawiają się ciężkie konflikty. I to jest rzeczywistość końcówki lat 80. w Polsce. I na to pański głos jest bardzo ważne. Wielokrotnie sobie stawiałem pytanie dokładnie takie, jak w ogóle ująć rolę Solidarności, elit solidarnościowych, to co te elity solidarnościowe nam tak realnie dały? No bo myślę, że zasadniczo dwie rzeczy. Po pierwsze jest jednak tak, że ponieważ historii się nie da rozegrać inaczej, to nie jest to nauka empiryczna, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić eksperymentu myślowego, kiedy to byśmy na przykład zrobili, wyjmijmy z historii powszechnej Solidarność się nie tworzy i co się dzieje dalej? No my się tego po prostu nigdy się tego nie dowiemy.
I to jest też rzeczywiście piękną historię. Więc ja myślę, że po pierwsze w ogóle fakt, że Solidarność ze swoimi elitami i ze swoimi masami. Przy czym elity Solidarności to naprawdę nie jedno masłowo. To są elity Samagóra, Wałęsa, jego współpracownicy, ale to są też elity zakładowe. To są elity w małych zakładach, elity wiejskie i tak dalej. To jest bardzo, bardzo, bardzo szeroka grupa i intelektualistów, i robotników, jak i ludzi, na różny ludzi dobrej woli na różny sposób aktywnych. To jest, myślę, bardzo ważne, co oni robili w latach 80-81. Mniejsza część z nich, bo siłą rzeczy mniejsza, co robiła w latach 80. Na zasadzie różnego rodzaju inspiracji, sprzeciwu wobec komunizmu albo budowania jakichś struktur równoległych, zostawiam, bo to trochę oczywiste. Natomiast już w Nowej Polsce, znaczy może nie, jeszcze jedna rzecz tutaj musi zabrzmieć, zanim Nowa Polska, no to jest w ogóle to, że udało się uchronić mit Solidarności w taki sposób, że to jak sztandar zakurzony albo nie wiem, jakiś sztandar z września wykopany, on został wykopany, zawieszono go w 88 roku z powrotem i ludzie wokół niego się skupili z przekonaniem, że on nie został zbrukany. Że w dalszym ciągu jest za tym jakaś idea, że jest za tym idea wolności, że przy wszystkich zastrzeżeniach, kłótniach, których już przecież i wtedy w Solidarności była cała masa, można za nimi pójść, ponieważ tak jak tutaj już padło, trzeba się z czerwonym mierzyć, więc to też jest Solidarność. A teraz już o latach 90. Moim zdaniem to, w jaki sposób wyglądały te pierwsze 4 lata rządów solidarnościowych, 89-93, to jeszcze zasługuje na bardzo daleko idącą analizę. Mnie się przede wszystkim wydaje, że musi jeszcze powstać książka, która być może taką uda mi się kiedyś napisać, a może ktoś lepszy ode mnie ją napisze, zachęcam, o solidarnościowej nomenklaturze. Solidarnościowa nomenklatura to jest coś, co faktycznie się szybko wytworzyło. Nie tworzę z tego zresztą od razu jakiegoś super zarzutu. To się trochę pewnie musiało wydarzyć. Dlaczego? Ponieważ jak istniała nomenklatura ta niedobra, ta, żeby ją tylko tak określić, ta czerwona, no to na zasadzie to my wytworzymy tą dobrą, tą naszą. Bo po prostu takie były sposoby myślenia. Kiedy zapytano Polaków w końcówce 89 roku, jaka teraz będzie rzeczywistość w Polsce? Znaczy, jak ona politycznie będzie się kształtowała? No to oni mówili, w dużym uproszczeniu już to powiem, no że właściwie, no teraz po prostu, tak jak była partia, no to będzie Solidarność, że były komitety partyjne, to będą komitety solidarnościowe, czy tam komitetów obywatelskich. I brzmi to oczywiście no, jak jakiś żart, ale nie, dlaczego? No po prostu ludzie przez 40 lat tak funkcjonowali, to teraz okej, była komuna, nie ma już komuny, już jest wolny kraj, czyli jest Solidarność, czyli nasze, większość ludzi. Po prostu. I to jest taka dychotomia. Więc tutaj to politycznie jest bardzo, takie, po prostu jest tutaj spora ambiwalencja. Ale to, co mi się wydaje, i tym skończę, to, co mi się wydaje najistotniejszym wkładem Solidarności w lata 90., to jest to, że nie wiem, czy na szczytach władzy, może na szczytach władzy też, ale na średnim szczeblu władzy, czasem na samorządowym, niższym szczeblu władzy, Solidarność nie była jakąś taką abstrakcyjną ideą, tylko to byli konkretni ludzie. To byli ludzie kościoła, to byli ludzie, którzy byli rzeczywiście zaprawieni w jakiejś działalności opozycyjnej. To byli ludzie, którzy te wartości radykalnie inne od wartości komunistycznych po prostu implementowali. To znaczy to im zawdzięczamy, że zostało wychowane nowe, a potem jeszcze kolejne pokolenie, które miało inne myślenie. To oni, pewnie nie tylko oni, ale generalnie symbolicznie chciałbym to potraktować, że jeżeli jest tak, że nie wiem, patrzymy sobie czasem, część z nas przynajmniej patrzy, no Jan Paweł II, jakiż to wspaniały był przykład do naśladowania. No jak wielu z nas rzeczywiście, ci, którzy jakby czują się przekonani, że to byłby dobry pomysł, faktycznie jakby nie wiem, się w jakichś dobrych, pozytywnych, propatriotycznych, propaństwowych działaniach faktycznie inspirowało. Żeby to było skuteczne, potrzebne są jakieś takie mediatory, potrzebni są ludzie, którzy to faktycznie pokażą, którzy to faktycznie zrobią, którzy założą organizacje, którzy w samorządzie będą działać i tak dalej, i tak dalej. To może być kościół, nie musi być kościół, może być działalność absolutnie świecka. Idzie w każdym razie o to, że ta zmiana, o której mówiłem, która mi się wydaje tak bardzo ważna, od tego takiego symbolicznego
Na koniec może po prostu powiem dziadostwa lat 80. i tego przekonania o tym, że nic się nie da, nie uda i że to jest po prostu niedobre, nie nasze i właściwie no takie, że tylko uciec z tego, wyjechać. O emigracji nic nie wspomniałem, a to jest to ogromny temat sam w sobie, to jeszcze może będzie okazja innym razem. To, że lata 80. się skończyły, a potem przyszła już po prostu inna rzeczywistość, to jest moim zdaniem w dużej mierze zasługa ludzi Solidarności. W jak dużej mierze, to nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zmierzyć, ale pewnie warto na ten temat dyskutować. Bardzo Państwu dziękuję. I tym zakończymy. Wielkie brawo dla naszego prelegenta. Dziękuję. Dzięki również wielkie.